elektryczne powstały w 1921 roku. Firma początkowo nosiła nazwę Fabryka Aparatów Optycznych i Precyzyjnych Hackelberg i Spółka i zajmowała się produkcją lornetek, busol i celowników. Spółka była wielokrotnie nagradzana na Zachodzie, a swój wielki rozwój zawdzięcza tak naprawdę dużemu zamówieniu od Wojska Polskiego na lornetki. Dzięki temu zamówieniu udało im się kupić budynek w Warszawie, w którym dzisiaj jesteśmy i chcemy Wam pokazać, co z niego zostało. Zapraszamy! Zobaczyłem, bo tutaj się światło pali, ale jak oni tam poszli, to znaczy... Nie, tam nie ma nikogo. Podłogę dosyć wybrzuszoną. Dosyć. Czy tak to nazywa? To jakieś to pomieszczenie chyba. Jakby odnawialnie tutaj. A, coś tam robię. Biurowe. Znowu ta zdjęcia. Ściana parę kubów. Coś się wyżyć musiał. Wypłaty nie było. Bardzo dziwne jest to, że ta podłoga jest taka zbutwiała, bo wilgoci tutaj nie czuć ani w powietrzu, ani czuć, w zapachu. No co ty gadasz? Ja nie czuję wilgoci. Bo fantamkę masz. Ciekawostką jest to, że to było bardzo atrakcyjne miejsce pracy, dlatego że przede wszystkim socjal był tutaj bardzo wysoki, mieli bardzo duży pakiet socjalny, były autobusy, które dowoziły pracowników z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, ale też były bilety do łaźni publicznej, także to jest taka ciekawostka, o której na pewno warto wspomnieć przy okazji tego miejsca. Gorzej przeszła z wiadomych przyczyn i została przyjęta przez Francuzów, ale warunki nadal nie zmieniły się dla pracowników, były bardzo dobre, także widać w ogóle, że miejsce jest mega duże, mega monumentalne, no i kurde. Fajnie jest. Ogólnie ściany są puste, nie ma jakichś takich rzeczy, jakichś takich fajnych, ale obiekt jest ciekawy, sam w sobie jest duży przede wszystkim. No, tak, robi wrażenie, robi robotę, tak. Naprawdę, dobrze to wygląda, to znaczy, dobrze, gdyby nie to, mogło być nudno. No tak. Widzimy, się udało wejść na dach. Jest całkiem ciekawie, że pokażę Wam widok. Jest naprawdę na kozaku. Jak to się prezentuje? No jest fajnie. Szkoda.
szkoda, że nie nagraliśmy tego, ale oni przeszli tędy, a my dołem. Idziemy po raz kolejny na dach. Tu w sumie nic ciekawego nie ma. Wejdziemy bardziej dla formalności. I robi zdjęcia. Zobaczymy. A jak wrażenia? Bardzo fajne. Brooklyn? Oby więcej. Przepiękny obiekt. Fajnie był na dachu. Bardzo fajnie. Ciepło dzisiaj, ładna pogoda na eksplorację jest. A jak? Wychodźcie z domów lepiej. Seteczek urobiony. Tutaj była recepcja. No, trochę se popili. Chłopaki se popiły. Link zostawimy oczywiście w opisie. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Kierownik. Tak, słucha. Produkcji. Co tu się dzieje? Proszę stanąć. Powiedzieli, że zapraszam.